przynajmniej wykres funkcji f od x równe 1 przez x. No i pytamy się teraz, jakie jest pole pod wykresem od x równego 1 aż do nieskończoności. W szczególności, czy to pole jest skończone, czy nie. Czyli innymi słowy, tak jak już mówiliśmy w poprzednim filmie, pytamy się o taką całkę niewłaściwą od 1 do nieskończoności z 1 przez x dx. Prawda? To jest to pole, no, które jest zdefiniowane jako granica, prawda, przy m dążącym do nieskończoności całki od 1 do m z 1 przez x dx. Znaczy to jest takie naturalne. Najpierw bierzemy skończoną liczbę m, liczymy to pole skończone, a potem zwiększamy m i pytamy się, czy taka granica istnieje. No dobrze, czyli najpierw całka od 1 do m, 1 przez x dx. No to co to? Funkcja pierwotna do funkcji 1 przez x to jest logarytm naturalny modułu x, no ale tu mamy x dodatni, wobec tego to jest logarytm naturalny x, no w granicach od 1 do m, czyli to jest logarytm naturalny m minus logarytm naturalny 1, no ale logarytm naturalny 1 to jest 0, czyli to jest po prostu logarytm naturalny m. Czyli tutaj interesuje nas granica przy m dążącym do nieskończoności, logarytm naturalny m. No dobrze, i teraz pytanie, co się dzieje z logarytmem? Wiemy, że logarytm to jest funkcja rosnąca, no ale czy ta funkcja jest ograniczona, czy nie? No i tutaj może dobrze sobie uświadomić, dlaczego logarytm dąży do nieskończoności. W nieskończoności jaki jest prosty argument za tym? Mianowicie wiemy, że logarytm to spełnia taki warunek, że logarytm, na przykład logarytm 10 do n tej, to jest n logarytmów naturalnych 10. No i teraz logarytm naturalny 10 to jest więcej niż 1, czyli to jest na pewno więcej niż n. No to jasne jest teraz, że ponieważ bierzemy granicę przy m dążącym do nieskończoności, no to w szczególności, prawda, bierzemy to, ta granica tutaj jest większa od wszystkich takich, jeżeli istnieje w ogóle, no to jest większa od wszystkich liczb tego rodzaju, logarytm naturalny 10 do n, tej, no widzimy, że to jest ten ciąg tutaj dąży do nieskończoności, prawda, przy n dążącym do nieskończoności, czyli ta granica tutaj jest równa plus nieskończoność, czyli to pole tutaj tym razem jest nieskończone i wtedy mówimy, że ta całka tutaj jest równa plus nieskończoność lub też mówimy, że ta całka niewłaściwa jest rozbieżna.